Panie, dziękuję Ci za to, że dałeś nam kolejny dzień, kolejny czas, kiedy możemy poznawać Twoje Słowo. I chcę Cię prosić o to, żeby Duch Święty skupiał naszą uwagę na tym co chcesz nam przekazać, na tym, co przygotowałeś dla nas dzisiaj. I żebyśmy byli otwarci na Twoje Słowo, Panie, i skupili się na tym, i żeby wszystkie inne myśli odeszły gdzieś na bok, żebyśmy odstawili wszystkie nasze inne sprawy na bok, ale skupili się na tym, co Ty masz nam do przekazania, na co chcesz zwrócić naszą uwagę. I proszę, żeby to Słowo było żywe i żeby było przekazane w mocy, bo Ty jesteś godzien tego, Panie. Amen. Wprawdzie utknęliśmy trochę w tym 7 i 8 rozdziale, ja przyznam szczerze, że tak jest, bo mamy dzisiaj chyba już trzecie spotkanie dotyczące 7 i 8 rozdziału. Ale 7 i 8 rozdział Listu do Rzymian to są kluczowe miejsca, jeśli chodzi o życie chrześcijanina. Tak jak we wcześniejszej części Listu do Rzymian Paweł przedstawiał całą sytuację człowieka od stworzenia i mówił o usprawiedliwieniu i to wszystko, co dotyczyło jakby nas dawniej. A teraz 7 i 8 rozdział to jest to, co dotyczy nas teraz. I dlatego warto się nad tym zatrzymać i więcej czasu trochę poświęcić. Ja chcę cofnąć się do wersetu 10, chociaż zatrzymaliśmy się na 12, żeby troszkę było takiego wprowadzenia do tego dalszego ciągu dzisiejszego. W 10 wersecie czytamy: jeśli jednak Chrystus jest w was, to chociaż ciało jest martwe z powodu grzechu, jednak duch jest żywy przez usprawiedliwienie. A jeśli duch tego, który Jezusa wzbudził z martwych, mieszka w was, wtedy ten, który Jezusa Chrystusa z martwych wzbudził, ożywi i wasze śmiertelne ciała przez Ducha Świętego, Ducha swego, który mieszka w was. I tak gwoli przypomnienia. 7 i 8 rozdział. 7 rozdział mówi o tym, jak wygląda życie człowieka poddanego zakonowi, człowieka, który żyje w oparciu o własne siły. 8 rozdział skontrastowany z 7 mówi o tym, jak wygląda życie człowieka, który opiera swoje możliwości, swoje siły na mocy Ducha Świętego. I cały czas musimy pamiętać w tym, co dotyczy naszego nowego życia, przemienionego życia i wypełnionego przez Ducha Świętego, że nasze ciało jest ciągle śmiertelne. W związku z tym jesteśmy poddani wszystkim ograniczeniom, które wynikają z tego, że duch jest przemieniony, ale ciało jest stare. I nowe będzie dopiero, kiedy zmartwychwstaniemy i ta przemiana będzie pełna. Stare ciało w tym sensie też, że żyjące na starym świecie. Żyjące w starym świecie, więc poddane tym wszystkim ograniczeniom, które wynikają z tego świata, na którym żyjemy, gdzie wystarczy spojrzeć nie w tą stronę i można mieć kłopoty. Zrobić krok nie w tą stronę i można mieć kłopoty, bo wszędzie diabeł zastawia na nas pułapki i czai się, żeby nas dopaść. I teraz patrząc dalej, 12 i 13 werset mówi: tak więc, bracia, jesteśmy dłużnikami nie ciała, aby żyć według ciała. Jeśli bowiem według ciała żyjecie, umrzecie, ale jeśli duchem sprawy ciała umartwiacie, żyć będziecie. I teraz Paweł skupia się na tym właśnie rozdzieleniu. Co to znaczy sprawy ciała w odróżnieniu od tego życia poddanego duchowi? To, co pisze Paweł w 12 wersecie, to jest taki typowy dla niego zawijas. To jest taka myśl bardzo skomplikowana na pozór i trudna do zrozumienia. Ale chodzi o to, że jesteśmy dłużnikami z powodu otrzymanego zbawienia, bo dostaliśmy coś, na co nie zasłużyliśmy, do czego nie mieliśmy prawa. Mamy u Boga dług, ale nie jesteśmy dłużnikami własnego ciała, bo to nie dzięki Niemu cokolwiek otrzymaliśmy. Czyli nie dzięki sobie cokolwiek mamy, więc nie jesteśmy dłużnikami swojego własnego ciała, czyli swojej ludzkiej natury. I nie musimy też w związku z tym żyć według ciała, że mamy jakieś zobowiązania względem Niego. Ale to, że nie musimy żyć według ciała, to oczywiście nie znaczy, że nie musimy, że możemy żyć niemoralnie. To jest zupełnie inna rzecz. Ale Paweł zwraca uwagę na takie niebezpieczeństwo. W każdej chwili możemy wrócić pod panowanie ciała. To jest możliwe. I to jest pewien wybór, którego dokonujemy. Powrót pod panowanie ciała to tak jakby powrót pod panowanie zakonu.
Czyli znowu musimy wypełniać te wszystkie przykazania i tak dalej. I to jest analogiczna sytuacja do tej, o której Paweł pisał Galacjanom, którą przestrzegał Galacjan. To jest w zasadzie główny temat listu do Galacjan, gdzie pisze do nich w 3 rozdziale. O nierozumni Galacjanie, któż was omamił, was, przed których oczami został wymalowany obraz Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego? Chcę dowiedzieć się od was tego jednego. Czy przez uczynki zakonu otrzymaliście ducha, czy przez słuchanie z wiarą? Czy aż tak nierozumni jesteście? Rozpoczęliście w duchu, a teraz na ciele kończycie? I na początku 5 rozdziału tego samego listu do Galacjan jeszcze im dodaje. Chrystus wyzwolił nas, abyśmy w tej wolności żyli. Stójcie więc niezachwianie i nie poddawajcie się znowu pod jarzmo niewoli. Czyli idea jest taka. Paweł pisze, możemy dobrze zacząć. Możemy zacząć z wiarą w Bożą łaskę. Możemy być chrześcijanami, którzy wszystko zrobili jak należy na początku swojego duchowego życia. Ale jeśli później zaczynamy budować swoje dalsze życie w oparciu o możliwości własnego ciała, czyli o poleganie na własnych siłach, na tym, że to ja sam coś muszę, sam z siebie coś muszę zrobić, to wylądujemy dokładnie tak samo jak Galacjanie. Zaczęli dobrze, a skończyli źle, bo się pogubili kompletnie i łaska przestała być dla nich łaską i wrócili pod panowanie prawa. W tym sensie przenośnym, duchowym oczywiście. I to jest ta sama sytuacja, którą Paweł opisuje w liście do Rzymian w 7 rozdziale. To jest właśnie, jeśli byśmy powiedzieli o człowieku, który zaczął jako wierzący, to właśnie jest to człowiek, który wrócił pod panowanie ciała, czyli dalej próbuje żyć w oparciu o własne możliwości. Ten autosego, co ja powtarzam ciągle. Ten człowiek żyjący w oparciu o swoje własne siły. Czyli ten, który buduje swoją własną sprawiedliwość, ten, który przez swoje zachowanie, przez swoje postępowanie chce pokazać Bogu i światu i sobie, zobaczcie, jestem wartościowy, bo zbudowałem coś, stworzyłem coś. Tak więc to jest ten problem, któremu wielu z nas ulega niestety. Właśnie poddanie się pod panowanie ciała z powrotem jakby. Zaczynamy dobrze. Bóg nas zbawił za darmo przez łaskę, a później chcemy się Bogu przypodobać w oparciu o uczynki ciała. I Paweł pisze w 13 wersecie, ale jeśli duchem sprawy ciała umartwiacie, żyć będziecie. W drugiej części 13 wersetu. Czyli jeśli poddani duchowi będziecie kontrolowali jakby swoje ciało, czyli sprawicie, że uczynki są martwe, ale za sprawą ducha, nie za sprawą autos ego, nie za sprawą mnie, który bazuje na, nie wiem, sile swojego charakteru, sile swoich przekonań i tak dalej. Nie zabijamy ciała, ale zabijamy sprawy ciała. I to jest też ważne rozróżnienie, bo zabijanie ciała no to jest typowa asceza, kiedy człowiek, nie wiem, odmawia sobie wszystkiego, wyniszcza swoje ciało, bo ciało jest jego wrogiem. I takie tendencje w chrześcijaństwie były nierzadkie na przestrzeni wieków. Kiedy chrześcijanie swoje ciała zabijali dosłownie, niemalże dosłownie, bo uważali, że ciało jest tym, co jest w nich tym złem i to zło trzeba zabić. A tu Paweł nie mówi o tym, że nasze ciało jest złe, tylko złe są uczynki ciała i od tego mamy się odwrócić. I teraz przechodzi dalej do zupełnie nowej myśli od 14 wiersza. Kreśli przed nami pewien nowy obraz, żeby jeszcze lepiej zilustrować nam tą nową rzeczywistość. I pisze tak, od 14 do 17. Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Wszak nie wzięliście ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa, w którym wołamy Abba, Ojcze. Ten to Duch świadczy wespół z Duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy, a jeśli dziećmi, to i dziedzicami, dziedzicami Bożymi, a współdziedzicami Chrystusa, jeśli tylko razem z Nim cierpimy, abyśmy także razem z Nim uwielbieni byli. I to jest fragment, w którym Paweł pokazuje nam obraz takiego adoptowania do rodziny Bożej. To jest taka idea, która była dosyć popularna w tamtych czasach, szczególnie w kulturze Cesarstwa Rzymskiego.
właśnie takiego adoptowania przez nową rodzinę kogoś, kto należał do innej rodziny. I to jest właśnie ta idea, która w związku z którą Paweł mówi, wzięliście ducha synostwa. Wzięliście ducha synostwa, to właśnie w ramach tego rzymskiego prawa patria potestas, to było takie prawo, które mówiło, że ojciec ma wszystkie prawa do swojego syna, nawet jeśli ten syn jest pełnoletni, ale dopóki ojciec żyje, to tak naprawdę on kieruje nim, tak jakby chłopak był małym dzieckiem, a może być cesarzem Rzymu. I w tych kwestiach rodzinnych ojciec ma ostatnie słowo. I dopóki ojciec żył, syn należał do ojca. I przy adopcji, kiedy dochodziło do adopcji, syn przechodził spod władzy jednego ojca pod władzę drugiego ojca. I takich przykładów jest sporo, tak jak powiedziałem, w cesarstwie rzymskim. Na przykład Oktawian August, uważany za pierwszego cesarza rzymskiego, był adoptowanym synem przez Juliusza Cezara. Później Kaligula był adoptowany przez cesarza Tyberiusza. I takich sytuacji było więcej. I ta idea polegała na tym, że jeśli ktoś został adoptowany, otrzymywał wszystkie prawa nowej rodziny. Tak jakby był naturalnym dzieckiem, mającym wszystkie prawa do dziedziczenia i absolutnie do wszystkiego. I przechodził spod władzy jednego ojca pod władzę drugiego, także w jego położeniu się jakby nie zmieniło to, że jest zależny, tylko był zależny od kogo innego. I to jest dokładnie ten sam obraz, który dotyczy naszego życia duchowego. Przychodzimy spod władzy jednego ojca, czyli spod władzy grzechu, pod władzę innego ojca, który jest ojcem światłości. Czyli przechodzimy pod władzę wolności, można powiedzieć, ale jednocześnie jest to władza, jest to kwestia poddania. Jest to dobrowolne poddanie, ale jest to poddanie. I tutaj Paweł mówi, że nie wzięliście ducha niewoli, żeby znowu ulegać bojaźni. Żeby znowu ulegać bojaźni, ale bojaźni w sensie trwogi, lęku czy konieczności przypodobania się Bogu, a nie bojaźni Bożej. Tutaj musimy te dwie rzeczy rozróżnić, bo byłoby dziwne, gdyby Paweł mówi, że nie wzięliście ducha niewoli, żeby ulegać bojaźni, kiedy mielibyśmy na myśli bojaźń Bożą, która jest rzeczą właściwą. Także tu chodzi o bojaźń w stosunku do życia, a nie bojaźń w stosunku do Boga. Czyli właśnie takiego lęku o to, co będzie z nami. I tu pojawia się w pewnym momencie to słynne Abba, Ojcze. I to jest taki dziecięcy okrzyk radości, tak można to określić. Taki efekt uświadomienia sobie, kim jestem. Przemiana dokonała się tam, gdzie zakorzenił się grzech, czyli w naszym stosunku do Boga i teraz zostaliśmy uwolnieni od grzechu i ta przemiana właśnie zaczyna się od tego, kim jesteśmy tak naprawdę. Do tej pory byliśmy tymi, którzy odwrócili się od Ojca, a teraz jesteśmy tymi, którzy mogą do Niego zawołać Ojcze, bo On jest naszym Ojcem, On jest tym, który nas, można powiedzieć, używając jakiegoś takiego obrazu, że wykupił nas z patologicznej rodziny, strasznego ojca, który nas zadręczał, męczył i w ogóle i Bóg nas adoptował, przeniósł do nowej rodziny, do swojej rodziny i dał nam prawo korzystania ze wszystkiego, co ma. I można powiedzieć tak, że to prawo adopcji działa w taki sposób, że stare życie nie może rościć do nas żadnych praw, bo ta władza ustała. Trzymając się tego nowego przykładu, obrazu. Władza starego ojca ustała. Kiedy dokonał się proces adopcji, stary ojciec, chociaż żyje i według prawa rzymskiego miałby prawa do syna, już ich nie ma, bo to prawo zostało przekazane na nowego ojca, więc nie ma do nas żadnych praw, nie może sobie niczego rościć, bo wszystkie prawa przejął teraz nasz Ojciec, Bóg, Abba.
I to określenie Abba, to określenie tatusiu wprowadził Jezus jako pierwszy. To się pojawia w Ewangeliach. I to było czymś absolutnie rewolucyjnym dla Żydów, którzy to usłyszeli, że w ten sposób można się do Boga zwracać. To była cała wielka rewolucja, nie tylko w relacji Żydzi-Bóg, ale w relacji w ogóle człowiek-Bóg. Bo nigdy wcześniej nikt tego nie przedstawiał w taki sposób, że Bóg może być Ojcem. Bóg był zawsze tym wielkim, panującym monarchą, zależnie od różnych obrazów, mniej lub bardziej okrutnym, stanowczym, strogim i tak dalej. A tu się pojawia jako Ojciec. Coś zupełnie nowego. Drugie pojęcie, czy inne, kolejne pojęcie, jakie się pojawia w tym fragmencie, to jest dziedzic. Jesteśmy dziedzicami, a jeśli dziećmi, to i dziedzicami. Dziedzicami Bożymi, a współdziedzicami Chrystusa. I to mówi nam, że naszym zadaniem powinno być w związku z tym badanie wielkości i pewności tego, co otrzymaliśmy, tego swojego dziedzictwa. Jeśli jestem dziedzicem, to powinienem się dowiedzieć, co dziedziczę. Dziedzicem czego jestem? Co to znaczy dla mnie, że jestem dziedzicem Bożym, współdziedzicem Chrystusa? I Paweł chce nam pokazać, że Bóg nie pożałuje nam niczego, co jest istotne dla naszego życia, dlatego, że jest naszym Ojcem. Tymczasem, zobaczcie, bezbożni ludzie kłamią nam, mówiąc, że poddanie się Bogu to jest oddanie się w niewolę. Oczywiście mówią to w oparciu o taki obraz religii, jaki mają i jaki częściowo stworzyło chrześcijaństwo niestety przez wieki, ale prawda jest taka, że ludzie niewierzący patrzą na chrześcijan, tych oddanych, tych duchowych, jakkolwiek ich tam sobie dookreślimy, żeby rozróżnić od całej masy formalnych chrześcijan, jako na tych, którzy żyją w jakiejś niewoli, żyją w jakimś strasznym ograniczeniu, że niczego im nie wolno i nie mogą sami decydować o niczym. Podczas gdy tak naprawdę wygląda jest to oczywiście całkowicie odwrotnie. Bóg dał nam wszystko i niczego nam nie żałuje z tego, co jest dobre, ale żałuje nam wszystkiego, co jest dla nas złe i niszczące. Natomiast ta wolność w rozumieniu świata polega na tym, że korzystamy ze wszystkiego, co jest niszczące, złe i mordercze dla nas i nikt nam niczego nie zabroni, więc możemy się dowoli zabijać, ile się da. Bo nie ma nad nami Ojca, który byłby dobrym Ojcem. Znaczy jest nad nami Ojciec, ale ten patologiczny, który chce nas doprowadzić do śmierci. Ale idźmy dalej. Wersety od 18 do 22 mówią nam tak. I jakby Paweł przechodzi do następnej myśli teraz. Skończył ten obraz adopcji i teraz przechodzi do następnej myśli. Albowiem sądzę, że utrapienia teraźniejszego czasu nic nie znaczą w porównaniu z chwałą, która ma się nam objawić. Bo stworzenie z tęsknotą oczekuje objawienia synów Bożych, gdyż stworzenie zostało poddane znikomości nie z własnej woli, lecz z woli tego, który je poddał w nadziei, że i samo stworzenie będzie wyzwolone z niewoli skażenia ku chwalebnej wolności dzieci Bożych. Wiemy bowiem, że całe stworzenie wespół wzdycha i wespół boleje aż dotąd. Mamy kolejny fragment, który mógłby być kanwą całego kazania czy całego wykładu, ale oczywiście poświęcimy mu tylko chwilę. I zaczyna się od tego, że Paweł bez wątpienia pokazuje, czy sam pokazuje nam, że on nie ma żadnych wątpliwości co do tego, że życie na ziemi nie jest łatwe. Nie ma tu żadnego obrazu w rodzaju poddaj się Bogu, a wszystkie twoje problemy znikną, tylko mówi, są, oczywiście one są, ale uczy nas przy tym dwóch rzeczy. Mówię o 18 wersecie. Uczy nas dwóch rzeczy. Po pierwsze, żeby wszystko nazywać we właściwy sposób. To, co nas spotyka, żeby nazywać we właściwy sposób, jakby przykładając właściwą miarę do tego. O co mi chodzi? Słowo patemata może zaznaczyć zarówno utrapienie, tak jak jest to przetłumaczone w Biblii Warszawskiej, albo niepowodzenie, albo jakieś doznania, albo jakieś przykrości, ale może też oznaczać cierpienia. I to słowo używane w innych miejscach jest tłumaczone jako cierpienia. Więc możemy popatrzeć na swoje życie jako na cierpienie albo jako na utrapienie. Wszystko zależy od tego, jak chcemy to sobie określić. Więc możemy problem albo wyolbrzymić,
i uznać się za szczególnie pokrzywdzonych i mających szczególnie trudne albo najtrudniejsze życie w ogóle ze wszystkich ludzi na ziemi, albo możemy pomniejszyć to do rozmiarów, które nas nie przytłoczą i nie ma w tym żadnego oszustwa, nie ma w tym żadnego oszukiwania samego siebie. I to jest pierwsza rzecz, żeby patrzeć na swoje życie we właściwych proporcjach, nie uważać się za jakieś szczególne ofiary, które mają najgorzej ze wszystkich. Bo każdy mierzy problemy swoją miarą, prawda? I to, co dla jednego jest naprawdę problemem, dla innego jest czymś, do czego można przejść ze wzruszeniem ramion jedynie. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że żeby znowu zyskać właściwą perspektywę tego, co się dzieje w naszym życiu tu, a ta perspektywa polega na tym, że jak pisze Paweł, to nic nie znaczy w porównaniu z chwałą, która ma się nam objawić. To, co dzieje się tu i teraz, nic nie znaczy z chwałą, która ma się nam objawić. Więc Paweł mówi, że nawet jeśli nazwiemy to cierpieniami i nawet jeśli to są realnie cierpienia, to one nie są godne, żeby porównywać je z chwałą wieczności. One nie zasługują na to, żeby w ogóle porównać i powiedzieć, no teraz bierzemy dwie rzeczy i patrzymy, która jest większa, która ma większe znaczenie. Bo to jest kompletnie nieporównywalne. To tak jakby porównywać miliony z groszami, które są większe. No i można, ale to kompletnie nie ma sensu, bo to jest absurdalne. I tak samo Paweł pokazuje nam, że żebyśmy nie żyli jedynie tym tu i teraz, żebyśmy nie żyli jedynie tym, co się dzieje dzisiaj, jutro się będzie działo, za tydzień i za rok i jeszcze dalej, żeby to nie zaprzątało całej naszej uwagi i żebyśmy na podstawie tego nie oceniali swojego życia, bo to nie jest całe nasze życie. Jakby Paweł chce, żebyśmy zyskali właściwą perspektywę. To nie jest całe nasze życie. My patrzymy na to często, na to tu na ziemi, jako na jedno życie, a tam patrzymy jako na drugie życie. Tak jakby człowiek miał dwa życia. To tak jak w grach komputerowych. Można mieć kilka. Jak kogoś raz zabiją, to później korzysta z następnego i jeszcze dalej gra. I to nie polega na tym, że mamy dwa życia. Otrzymaliśmy dwa życia, więc umrzemy i mamy jeszcze jedno życie. Tylko chodzi o to, że mamy jedno życie, które trwa i trwa i trwa, a to tutaj jest tylko jego kawałkiem. To jest jedynie fragment. Więc nie oceniajmy swojego życia tutaj przez pryzmat tego tutaj, ale przez pryzmat całości. Najlepiej przez pryzmat chwały, która ma się nam objawić. Więc to nigdy nie było całe nasze życie. To tutaj. Całe nasze życie to jest tu i tam, albo teraz i zawsze. Tak spróbujmy patrzeć na swoje życie. Na to chce Paweł nam zwrócić uwagę. I teraz jeszcze daje nam powód, żeby zobaczyć, że ten obecny stan nie może trwać bez końca. Mówi, bo stworzenie z tęsknotą oczekuje objawienia synów Bożych. Stworzenie z tęsknotą oczekuje objawienia synów Bożych. Kogo Paweł ma na myśli, pisząc stworzenie? Tutaj zdania są podzielone jak zwykle, bo to w Biblii często tak jest, że zdania są podzielone na jakiś temat. Ale możemy powiedzieć tak, że stworzenie to jest albo wyłącznie ludzkość, albo także ludzkość. Więc raczej nie chodzi tutaj o samą przyrodę jako taką bez człowieka, ale albo człowieka i przyrodę, albo tylko człowieka jako ludzkość. Tak należy na to spojrzeć. I teraz druga część, taka trochę dziwna, co to znaczy oczekuje objawienia synów Bożych. To się kojarzy z jakimś Erichem von Denikenem, jeśli ktoś jeszcze pamięta takiego pana, który mówił o wizytach kosmitów na Ziemi przed wiekami. Tak jakby właśnie to stworzenie miało oczekiwać, że tacy synowie Boży na statkach kosmicznych wylądują i się objawią, wyjdą i coś tam. Nie, tu chodzi o coś innego. To koresponduje z tym, co pisał Jan w swoim liście. W pierwszym liście Jana, w trzecim rozdziale, werset drugi, czytamy coś takiego. Umiłowani, teraz dziećmi Bożymi jesteśmy, ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Lecz wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, gdyż ujrzymy Go takim, jakim jest. To nie znaczy jeszcze nie wiemy, ale to znaczy jeszcze się nie dokonało.
I to stworzenie oczekuje objawienia się, czyli odnowienia do chwały, objawienia się synów Bożych, czyli pokazania, kim są ci synowie Boży, a synowie Boży to z kolei to, co pisze Paweł w wersecie 14, bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi, ale dosłownie synami Bożymi. Ci, których Duch Boży prowadzi, są synami Bożymi. To dlatego pisze synami, bo później mówi o całym tym procesie adopcji, która miała odniesienie do synów przede wszystkim. Nie chodzi o to, że córki nie mogą być Boże, żeby nikt sobie nie pomyślał. I właśnie w takim sensie się pojawia ta kwestia objawienia synów Bożych. Bo objawienie, czyli odnowienie do chwały po zmartwychwstaniu. Całe stworzenie oczekuje na to, że ci synowie Boży, czyli my, zostaniemy, pokażemy im się po zmartwychwstaniu jako ci odnowieni w pełni. I stworzenie oczekuje tego, dlatego że nasze odnowienie prowadzi do odnowienia całego stworzenia w takiej kolejności. Bóg odnawia swoje dzieci, a później wraz z nimi odnawia całe stworzenie. Ale do tego jeszcze zaraz dojdziemy. I zacznijmy od tego, że cała ta idea odnowienia stworzenia była takim bardzo powszechnym marzeniem bliskim Żydom. To marzenie o odnowionym świecie pojawia się bardzo często w żydowskim piśmiennictwie tamtych czasów. A wszystko to zaczyna się od tego, czy bierze się z tego, że całe stworzenie znalazło się pod klątwą od czasów upadku. Stało się tak, dlatego że Bóg powiązał ze sobą stworzenie i człowieka, dlatego że to człowiek miał panować nad stworzeniem. Więc jeśli człowiek upadł, to pociągnęło za sobą upadek stworzenia. Bo to jest odpowiedzialność Adama. Bóg jest tym, który kładzie nam na sercu naszą odpowiedzialność za innych. I tak było od samego początku, kiedy Adam otrzymał odpowiedzialność za cały świat. I to on miał tym światem zarządzać. Ewa miała mu w tym pomagać. Mieli razem to dzieło prowadzić, żeby ten świat mógł się rozwijać na Bożą chwałę. A że oni wszystko zepsuli, to Bóg powiedział, ponieważ usłuchałeś głosu żony swojej i jadłeś z drzewa, z którego ci zabroniłem, mówiąc, nie wolno ci jeść z niego, przeklęta niech będzie ziemia z powodu ciebie. W mozole żywić się będziesz z niej po wszystkie dni życia swego. I od tego czasu świat nie wygląda już tak, jak wyglądał po stworzeniu. Nie wygląda już tak, jakim miał być, kiedy Bóg go stworzył, z jakim zamysłem go stworzył. Wygląda zupełnie inaczej. My dzisiaj lubimy patrzeć na różne kataklizmy, które nas spotykają. Teraz mamy akurat orkan Ksawery, który przeorał Europę i nie tylko, dosyć solidnie. Lubimy na nie patrzeć jak na Bożą karę. Ale często jest tak, że człowiek po prostu swoimi nieprzemyślanymi czy wynikającymi z chciwości decyzjami rujnuje po prostu tę ziemię, rujnuje przyrodę. Na przykład na Bliskim Wschodzie, chyba tak można to jeszcze nazwać, Bliskim Wschodem, mamy Morze Aralskie, coś takiego, co jeszcze na mapach istnieje, ale już właściwie nie ma go. Bo w czasach Chruszczowa odwrócono bieg rzek, żeby nawodnić kazachskie pustynie, żeby tam posadzić bawełnę. I taki był wspaniały plan, żeby odwrócić bieg tych rzek, które zasilały Morze Aralskie, żeby one zasiliły pustynie, żeby tam można było hodować bawełnę na chwałę komunizmu. I dzisiaj wygląda tak, że Morze Aralskie niemalże wyschło. Jest jakąś tam reszteczką, jakąś kałużą, która została z niego. To nie jest jakaś kara za coś, tylko po prostu efekt działalności człowieka. I tutaj mamy takie ciekawe słowo, które mówi o tym właśnie, że stworzenie z tęsknotą oczekuje. I to tęskne wyczekiwanie to jest słowo apokaradokia, apokaradokia. Grecy lubili długie słowa, niestety. Apokaradokia. I to jest takie tęskne wyczekiwanie, które jest takim obrazem, kiedy człowiek z tęsknotą w oczach patrzy gdzieś tam na linię horyzontu jeszcze ciemnego, że wreszcie pojawi się tam światło, zacznie się brzask, zacznie się rozjaśniać. I patrzy, wpatruje się, wyczekuje tego momentu, kiedy
świt zwycięży noc. Można tak powiedzieć. I to jest właśnie ten obraz, kiedy człowiek wypatruje pierwszych oznak nadchodzącej chwały. Z tęsknotą wypatruje, kiedy wreszcie nastąpi jakiś przełom, kiedy wreszcie coś się zmieni. Natomiast znikomość w wersecie 20, której stworzenie zostało poddane, to jest ta marność doczesności. To takie błędne koło, w którym żyje stworzenie od narodzin po śmierć, zwierzęta, rośliny, ale też człowiek w zasadzie, który żyje dla ludzi niewierzących, to jest kompletnie bez sensu, że człowiek się rodzi po to, żeby umrzeć i przeżyć kilkadziesiąt lat i umrzeć prędzej czy później. Dla nas wygląda to inaczej, bo nie mamy umrzeć, w sensie mamy umrzeć w sensie krótkiej przerwy, ale nie umrzeć jako koniec wszystkiego. I tak to wygląda, właśnie taka znikomość, takie błędne koło życia w walce o przetrwanie. Ale stworzenie żyje w nadziei na wyzwolenie. I stworzenie kieruje się tą nadzieją gdzieś w środku. Oczywiście nie mówię o świadomości roślin i zwierząt, bo to byłoby grubą przesadą. Nie wierzę w coś takiego. Ale mam na myśli pewną przejściowość tego stanu. To jest pewna metafora, której Paweł używa. Ja tak na to patrzę w każdym razie. Ale faktycznie jest coś takiego, że przyroda cierpi. Przyroda cierpi z powodu grzechu człowieka. Oczywiście cierpi w znaczeniu przenośnym znowu. Nie mówimy o płaczących zwierzętach. Chociaż ponoć zwierzęta też płaczą, kiedy cierpią. Znaczy płyną im łzy z oczu. Wierzby płaczące to chyba poetyckie bardziej. I teraz tak, ważne, żebyśmy zwrócili uwagę na coś takiego przy okazji kolejnego tego obrazu o tej tęsknocie stworzenia, że celem Boga nie jest jedynie ratowanie garstki wierzących. Bóg nie postanowił wprowadzić w życie cały swój plan ratunkowy tylko po to, żeby uratować tą garstkę wierzących. I to bez względu na to, czy garstka wierzących to liczy się w setkach milionów czy w miliardach, ale zawsze to będzie jakaś część jedynie całości. Natomiast chodzi o to, że Bożym pragnieniem jest odnowienie całego stworzenia. Bożym pragnieniem jest odnowienie całości tego stworzenia. I to co obserwujemy w swoim życiu, czyli to co nas otacza, cała przyroda, to nie jest plan, który zakończył się klapą. To jest dzieło, które jeszcze nie zostało zakończone. Dlatego, że Bóg chce to dzieło odnowić. Zostało zepsute w dużej mierze przez grzech, ale Bóg chce to wszystko odnowić. Więc to nie pójdzie na straty, to nie pójdzie na zmarnowanie. Bóg nie przekreślił tego, uznając, że pomylił się albo że poniósł klęskę. Bóg tak ani się nie myli, ani klęsk nie ponosi. Ale idźmy dalej. Czytamy od wersetu 23. A nie tylko ono, lecz i my sami, którzy posiadamy zaczątek ducha, wzdychamy w sobie, oczekując synostwa, odkupienia ciała naszego. W tej bowiem nadziei zbawieni jesteśmy, a nadzieja, którą się ogląda, nie jest nadzieją, bo jakże może ktoś spodziewać się tego, co widzi? A jeśli spodziewamy się tego, czego nie widzimy, oczekujemy żarliwie z cierpliwością. Więc nie chodzi tu tylko o stworzenie to takie przyrodnicze, nazwijmy to w ten sposób. Chodzi też o nas. O nas w znaczeniu ludzi wierzących, w znaczeniu dzieci bożych. Tęsknimy do uwolnienia się z ciała. Tęsknimy do tego, żeby wreszcie się wyzwolić z tych ograniczeń, które nakłada na nas ciało, że poddani jesteśmy chorobom, zmęczeniu, jakimś umysłowym naciskom i ograniczeniom i tak dalej. To wszystko nas uwiera, to wszystko nam dokucza i też mamy tego dosyć pod każdym względem. Tęsknimy do zmartwychwstania. To jest najbardziej naturalne doznanie, jakie może istnieć w człowieku, tylko nie każdy potrafi je nazwać w ten sposób. Człowiek zawsze się wyrywa gdzieś do czegoś, ale nie wie tak naprawdę, do czego się wyrywa. A to jest ta idea, której Paweł nam mówi. Tęsknimy do wyrwania się z tego ograniczenia ciała i z ograniczenia tej rzeczywistości śmierci. Paweł nie patrzy na życie, po raz kolejny, nie patrzy na życie jako na pasmo znużenia, upokorzenia i oczekiwania,
ale patrzy jako nadającą energię nadzieję. I to jest znowu coś, czego się możemy od Niego uczyć, coś, czego chce pewnie nas nauczyć, żebyśmy nie patrzyli na życie w taki sposób. Tutaj żyjemy, musimy się przemęczyć, doczekać do końca, a później się zacznie coś fajnego. I liczymy dni, myślimy, tu życie jest zmarnowane do niczego, nic z tego nie będzie, bo nic nie może być, więc czekamy, czekamy, czekamy. Paweł mówi, żebyśmy jakby nie oczekiwali na śmierć, która nas wyzwoli do czegoś. Paweł mówi, żebyśmy nie czekali na śmierć, która coś ma zakończyć. Paweł mówi, żebyśmy czekali na prawdziwe życie, które się rozpocznie. Czyli nie czekamy na to, co się skończy, czekamy na to, co się zacznie. I nie mam na myśli jedynie w śmierci fizycznej, ale każde oczekiwanie nie końca, ale początku, nawet tu na ziemi, tu i teraz. Zobaczcie, można powiedzieć, że to jest śmieszne porównanie, ale z perspektywy ucznia. Można czekać na koniec roku szkolnego albo na początek wakacji. Wydaje się, że to samo, bo zaczyna się tego samego dnia, prawda? Ale perspektywa jest chyba jednak inna. Jakbyśmy tutaj dali sobie inne przykłady z naszego dorosłego życia, albo czekania na koniec, albo czekania na początek, to chyba coś nam to pokaże. Wprawdzie posiadamy zaczątek ducha, w wersecie 23 czytamy, czyli jest to słowo pierwocina, czyli gwarancja przyszłego plonu, znowu w odniesieniu do życia po zmartwychwstaniu. Posiadamy coś, co jest zaczątkiem, coś, co jest jedynie jakby takim wstępem, jakby takim zapewnieniem nas o tym, co będzie się działo, takim przedsmakiem. Ale wzdychamy tęsknie do tego życia w pełni, do tego życia w wolności, które nie jest skażone doczesnością. I ciekawą rzecz Paweł pokazuje w wersecie 24. W tej bowiem nadziei zbawieni jesteśmy. Zbawienie i nadzieja dla niego to jest nierozerwalna całość. Nie ma zbawienia osobno i nadziei osobno, tylko jest nadzieja zbawienia jako jedna rzecz. Zbawienie to tak naprawdę nie jest ratunek od konkretnego grzechu, który nam doskwiera, czy szeregu grzechów, jak ktoś ma więcej na swoim sumieniu, ale to jest zmiana starego życia na nowe. I tak powinniśmy patrzeć na zbawienie. Nie jako, tak jak mówiłem już poprzednio, nie jako gwarancję życia wiecznego, na polisę, na życie wieczne, ale na zamianę starego życia na nowe. I to jest idea zbawienia w Nowym Testamencie. Na tym polega tak naprawdę. Zamiana starego życia na nowe, a nie załatwienie jedynie czegoś, co dotyczy uwolnienia od kary. I my robimy sobie straszną krzywdę nieświadomie, że patrzymy w strasznie wąski sposób na zbawienie. Jako tylko na tą część, która załatwia coś jednego w naszym życiu, ale nie załatwia innych spraw, podczas gdy w Bożym zamyśle zbawienie jest tym, co załatwia wszystko tak naprawdę, bo zamienia stare na nowe. Nadzieja na to, co wieczne, ale nie w znaczeniu na to, co przyszłe, tylko w znaczeniu na to, co nieskończone i doskonałe. To też jest ciekawe, że na słowo wieczne możemy patrzeć inaczej, niż przyzwyczailiśmy się może, aby na to patrzeć. I dalej Paweł nawiązuje do tego naszego wzdychania, pisząc w ten sposób. Podobnie i Duch wspiera nas w niemocy naszej. Nie wiemy bowiem, o co się modlić, jak należy, ale sam Duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach, a ten, który bada serca, wie, jaki jest zamysł Ducha, bo zgodnie z myślą Bożą wstawia się za świętymi. I to jest coś, co chyba jest bliskie nam. Ta idea, którą teraz Paweł przedstawia, jest bliskie naszemu życiu duchowemu, naszemu doświadczeniu. Nieraz jest ciężko, nieraz jest nam ciężko, bo życie nas przytłoczyło, bo nie wiemy dobrze tak naprawdę, co się wokół nas dzieje. Coś nas gdzieś uwiera, coś nas gdzieś dotyka, a tak naprawdę nie wiemy, gdzie to zło się czai, czy skąd ten atak przychodzi, bo nie potrafimy dobrze rozeznać tej sytuacji. Widzimy jakieś skutki, ale nie potrafimy rozeznać przyczyn. Podobnie jak nie wiemy, jak reagować na to, czy na inne sytuacje, nie znając doskonale Bożej woli względem nas.
Ale to wszystko nie stawia nas na straconej pozycji. Chcę to podkreślić. To, że my czegoś nie wiemy, że my czegoś nie rozumiemy, że my czegoś nie potrafimy nazwać, to nie stawia nas na straconej pozycji, dlatego że Bóg o to zadbał, żeby tak nie było. Duch wspiera nas. I to określenie wspiera nas oznacza energicznie współdziała z nami. Energicznie, czyli z takim zaangażowaniem. Nie na zasadzie, że jest doradcą, mówi. Pójdź tu, przejdź tam, zrób dwa kroki w lewo, jeden krok do przodu i krok w tył. To nie jest taki doradca, który nie bierze żadnej odpowiedzialności, mówi zrób to, zrób tamto, a jak nie zrobisz, to zobaczysz, że popełniłeś błąd. Tylko energicznie się angażuje w nasze życie, żeby nas poruszyć, potrząsnąć nami czasem, popchnąć nas jak trzeba i tak dalej, żeby już więcej tych obrazów nie mnożyć. Ale też wstawia się za nami, podsyca nasze pragnienia, przekazuje je Bogu, żeby ukierunkować nasze modlitwy. Kiedy sami nie wiemy, co i jak, nieraz tak jest, zobaczcie, staliśmy wobec jakiegoś problemu i nawet nie modliliśmy się o to z takiego czy innego powodu, a później otrzymaliśmy rozwiązanie i myślimy, je, jak fajnie. Nawet się nie modliliśmy o to, a rozwiązanie przyszło. Ktoś jest z nami, kto się o nas troszczy, kto nas wspiera. I Paweł pokazuje, jak Duch Święty ściśle jest połączony z sercem wierzącego człowieka. Ten, który bada serca, wie, jaki jest zamysł Ducha. I to dzięki Jego obecności w naszym życiu istnieje stała łączność pomiędzy nami a Bogiem. Mamy takiego stałego łącznika, który jest nam dany. I to jeszcze jest jeden powód, żeby nie myśleć o sobie, ja sam, ja zdany na samego siebie, ja, który musi sobie poradzić i tak dalej. My, niektórzy z nas szczególnie są nauczeni takiej postawy, niestety, bo musieli sobie radzić w życiu sami zawsze, bo zostali gdzieś tam pozostawieni sami sobie, nie mieli wsparcia i nauczyli się tego. I może im szczególnie trudno jest poradzić sobie w takiej sytuacji, kiedy muszą zaufać Bogu, polegać na Nim i poddać się Jemu, zamiast samemu o wszystko się starać, żeby to wyszarpywać dla siebie. I muszą tej zmiany dokonać. Duch Święty się wstawia za nami, więc nie jesteśmy opuszczeni, nie jesteśmy pozostawieni sami sobie, zdani na samych siebie. I kiedy mówi też, że wspiera nas w niemocy naszej, w wersecie 26, to nie tyle jest to niemoc w sensie opadnięcia z sił, ile niesłyszenia Bożego głosu. I właśnie stamtąd bierze się ta właściwa niemoc, że nie potrafimy Bożego głosu usłyszeć, co mamy zrobić w swoim życiu. I właśnie nawet wtedy Bóg przychodzi nam z pomocą. Zamiast nas skarcić za to, że jesteśmy tacy głupi, nierozumni, że nie wiemy, o co chodzi, to przychodzi nam z pomocą. Dlaczego tak się dzieje? Bo bada nasze serca. Ten, który bada serca, bo przecież bada nasze serca, a nie serce Ducha Świętego, prawda? Bada nasze serca i kiedy widzi w nich taką bezradną szczerość naszych pragnień, naszych dążeń, naszą uczciwość, przychodzi nam z pomocą. Dlatego to, co jest najistotniejsze w relacji między nami a Bogiem, to jest szczerość. Nie udawanie kogoś lepszego, stawanie na palcach, żeby zrobić dobre wrażenie, ale szczerość. Przyjście do Boga ze szczerością to jest najlepsze, co możemy zrobić. I Bóg kocha nas za szczerość. Natomiast ma duże problemy z nami, jeśli udajemy. Jeśli coś tam trzymamy w sobie, nie przyznajemy się i tak dalej. I popatrzmy na werset 28 teraz, następna rzecz, już zbliżamy się powoli do końca. A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. To jest jeden z najbardziej nadużywanych tekstów biblijnych ever. W ogóle, jakie są. Zobaczcie, lubimy pokazywać na ten werset, żeby przykryć nim swoje różne błędy, jakieś tam niedociągnięcia. No bo spóźnimy się, Bóg współdziała ku dobremu, bo upadniemy, nic nie szkodzi, Bóg współdziała ku dobremu.
Tymczasem to zdanie wcale nie jest jakimś uniwersalnym aforyzmem, który nam tłumaczy te wszystkie sytuacje niedobre, które nam się zdarzyły i że Bóg i tak to zrobi, że dobrze wyjdzie coś z tego. Ale to jest kontynuacja myśli z wersetu 26-27 o tym, że Duch wspiera nas w niemocy naszej i bada nasze serca. Po pierwsze, Bóg współdziała ku dobremu, wsłuchując się we wstawiennictwo Ducha Świętego w naszej sprawie, kiedy jesteśmy w niemocy naszej niewiedzy. A po drugie, współdziała ku dobremu, a tym dobrem jest myśl z następnych wersetów 29-30, czyli ku dobremu, a tym dobrem jest zbawienie i jego skutki. Współdziała ku dobremu, żebyśmy dostąpili zbawienia. A nie współdziała ku dobremu, bo nawet jak się spóźnimy na pociąg, to może ten pociąg się wykolei, dobrze, że się spóźniliśmy i takie tam. Ludzie wymyślają takie różne dziwaczne rzeczy, kompletnie niepojęte. I właśnie teraz werset 29-30. Bo tych, których przedtem znał, przeznaczył właśnie, aby się stali podobni do obrazu Syna Jego, a On, żeby był pierworodnym spośród wielu braci, a których przeznaczył, tych i powołał, o których powołał, tych i usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych i uwielbił. I teraz absolutna pewność Pawła co do dzieła Bożego w nas wyrażona jest przez użycie, tutaj chwila na gramatykę, czasu przeszłego dokonanego, a nie czasu przyszłego. Nie bez powodu Paweł właśnie tak pisze, w czasie przeszłym dokonanym, że to już się stało, a nie, że to się stanie. W Bożych oczach uwielbienie się już dokonało, już my jesteśmy uwielbieni, ale jeszcze jesteśmy w ciele, bo my jesteśmy jeszcze w czasie przed. Zobaczcie, jaki jest ciąg w tym wywodzie Pawła. Przeznaczył, powołał, usprawiedliwił, uwielbił. To jest pewna kolejność wydarzeń w naszym życiu. Zrobił wszystko od początku do końca. Wybrał nas i doprowadził bezpiecznie do końca, żebyśmy mogli wejść do zbawienia, wejść do wieczności. I to jest Boże dzieło w nas, kompletne. Oczywiście nie wbrew nam, bo my poddaliśmy się i wtedy Bóg mógł to zrobić. Chcieliśmy tego. Nie zrobił tego wbrew nam, ale przez to, że poddaliśmy się, uwolnił cię od zakonu grzechu i śmierci. To czytaliśmy na początku 8 rozdziału, werset 2. Inaczej mówiąc, Bóg zrodził nas na nowo, usposabiając do tego, czego naturalnie w nas nie ma. Zapełnił ten brak, którego my w sobie nie bylibyśmy w stanie w żaden sposób wytworzyć. Przeznaczył nas do miłości, do oddania, do wydawania owoców. Zobaczcie, że kiedy patrzymy na to, w jaki sposób tłumaczy się człowiekowi jego powinności w życiu, to można powiedzieć tak, podzielić teologię na trzy części. Są teologie straszące, są teologie przekupujące i odwołujące się do Bożego dzieła. Straszące to wiecie, nie będziesz się dobrze zachowywał, Bóg ci cofnie zbawienie i pójdziesz do piekła i zobaczysz, co z tego będziesz miał. Przekupujące to będziesz się starał, robił dobrze, to Bóg ci to wszystko wynagrodzi stokrotnie, będziesz ofiarował pieniądze, im więcej ofiarujesz, tym więcej Bóg ci odda, najlepsza lokata, dziesięciokrotny zwrot i tak dalej. I są w końcu te teologie odwołujące się do Bożego dzieła i ja wolę ten trzeci sposób. Czyli odwołujące się po prostu do tego, co Bóg zrobił. Co Bóg zrobił. Nie co ja mam zrobić, ale co Bóg zrobił. I teraz ostatnia rzecz. Nie wiem, jak to zrobić w 2 minuty. Nie wytrzymam, jeśli będę musiał 8 rozdział kontynuować jeszcze za tydzień. Czy Paweł nie wyraził nadmiernej pewności co do naszego życia, zapominając o przeszkodach. I teraz właśnie to tłumaczy. Werset 31 i dalej. Cóż wtedy na to powiemy, jeśli Bóg za nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakżeby nie miał z Nim darować nam wszystkiego? Któż będzie oskarżał wybranych Bożych, przecież Bóg usprawiedliwia? Któż będzie potępiał? Jezus Chrystus, który umarł więcej, zmartwychwstał, który jest po prawicy Boga, ten przecież wstawia się za nami. I Paweł zaczyna teraz od powtórki nauki o usprawiedliwieniu, takiej krótkiej powtórki tego, co się zdarzyło. To nie jest tylko początek, który sobie zestawiamy i później idziemy dalej, ale to jest fundament, na którym budujemy wszystko. I bez zrozumienia nauki o usprawiedliwieniu niczego nie zbudujemy. I Paweł teraz znowu nie skupia się na tym, co działa przeciwko nam, nie skupia się na tym, jakie są przeszkody, nie skupia się na tym, jakie są przeciwności. Co jest w nas i poza nami naszym wrogiem? Nie, Paweł pisze o tym, kto jest za nami, kto jest po naszej stronie. Nie buduje całego obrazu wrogów, ale buduje obraz sojuszników.
Paweł pisze, jeśli Bóg za nami, to któż przeciwko nam? W ogóle nie ma sensu pisać o tym, kto jest przeciwko nam, bo Bóg jest za nami. Dla Niego nic innego się nie liczy. A przecież Bóg powinien być przeciwko nam, bo my Mu wszystko zepsuliśmy tak naprawdę. Ale On, który nawet własnego Syna nie oszczędził. Jakżeby miał nie darować z Nim nam wszystkiego? Słowo darować to jest greckie słowo charizetai, które jest pochodnym od słowa charis, czyli łaska. Wszystko otrzymujemy tylko w Nim, tylko dzięki Niemu i za darmo z łaski, bo tak chciał, bo taki jest. I w wersecie 30 Paweł wraca jeszcze raz do idei procesu. Mówi, kto będzie oskarżał wybranych Bożych? Jest proces. Bóg nie oszczędził nas, tylko nas usprawiedliwił. To jest różnica. Bóg nie powiedział amnestia, tylko Bóg powiedział kara musi zostać poniesiona. Prawda? I teraz Jezus, który ma być sędzią świata, dla nas będzie adwokatem. On będzie naszym obrońcą. On będzie nas bronił. I zobaczmy, podsumowując. Bóg za nami, Jezus Chrystus wstawia się za nami, a wcześniej Duch wspiera nas w niemocy naszej i wstawia się za świętymi. Co tu jest do dodania w ogóle? Stoimy wobec takiej prawdy, która zamyka usta, po prostu tylko właściwie otwiera usta. Człowiek otwiera usta i nie wie, co powiedzieć, że to jest taka potęga, kiedy Ojciec, Syn i Duch, wszyscy trzej stają, żeby nas wspierać. I teraz ostatnia część, jeśli ktoś ma jeszcze wątpliwości ciągle. Któż nas odłączy od miłości Chrystusowej? Czy utrapienie, czy ucisk, czy prześladowanie, czy głód, czy nagość, czy niebezpieczeństwo, czy miecz? Jak napisano z powodu Ciebie, co dzień nas zabijają, uważają nas za owce ofiarne, ale w tym wszystkim zwyciężamy przez tego, który nas umiłował. Paweł nie teoretyzuje, wymienia to, co sam przeżył w swoim życiu. Te różne uciski, prześladowania, głód i tak dalej. Słowa te obrazują trudną rzeczywistość. Znowu, Paweł nie owija w bawełnę, nie oszukuje nas, nie daje nam tylko tego, co jest dobrym obrazem, a pomija to, co jest złym. Mówi też, co jest prawdziwe. I tutaj odwołuje się do psalmu 44, werset 23. Żebyśmy pamiętali, że życie człowieka z Bogiem to nie jest tylko psalm 23. Pan jest pasterzem moim, niczego mi nie braknie, ale też 44:23. Z powodu Ciebie co dzień nas zabijają, uważają nas za owce ofiarne. I Paweł mówi nie tylko, że zwyciężymy. To nie jest tylko, że zwyciężymy. Paweł stworzył specjalne słowo na to określenie, które brzmi hypernikao, to znaczy odnosić pełne zwycięstwo. Zwykłe zwycięstwo to jest nike. Dzisiaj to się młodzieży kojarzy tylko z butami Nike. Natomiast to było słowo, które oznaczało zwycięstwo. I to nie jest zwycięstwo ledwo, to jest pełne, przekonywujące zwycięstwo, absolutne zwycięstwo. Nie sami, ale przez Chrystusa odnosimy to zwycięstwo, albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. I już nie będę się zatrzymywał na tym, co oznaczają te poszczególne rzeczy. Najważniejsze, że jest, że nic, absolutnie nic nie jest w stanie nas odłączyć od miłości Bożej. Nas, którzy narodziliśmy się na nowo, którzy oddaliśmy się Bogu. Nie bójmy się w związku z tym i nie dajmy się nikomu zastraszyć, że możemy stracić to, co Bóg nam dał z łaski. Co nie znaczy folgujmy sobie i grzeszmy, bo nic nam nie grozi. Jeśli ktoś tak myśli, to zaprzecza, że się na nowo narodził, więc naprawdę ma się czego bać. Ale jeśli ktoś się narodził na nowo, ma w sobie bojaźń Bożą, w związku z tym nie będzie myślał, jedzmy, pijmy, hulaj duszo, piekła nie ma. Taka jest zależność prosta pomiędzy tym wszystkim. I Paweł nam daje potężne zapewnienie o tym, że możemy się czuć bezpiecznie, bo dzięki Chrystusowi należy do nas pełne zwycięstwo, tak pełne, jakim ono tylko może być. Nie można odnieść pełniejszego zwycięstwa w całym swoim życiu. Amen.